klucz do sukcesu jest prosty. Cały czas stawiamy na rozwój firmy, szukamy, dywersyfikujemy kanały sprzedaży. Wcześniej firma ML System pozyskiwała głównie zlecenia na rynku B2B. W trzecim kwartale roku 2020 otwarliśmy dział, który oferuje swoje produkty na rynek B2C. Dział ten został rozwinięty w chwili obecnej również w ubiegłym roku o sprzedaż hurtową naszych modułów, naszych skrzynek AC, DC. I zasadniczo ten kierunek wydaje się potwierdzać, że jest słuszny właśnie poprzez to, co pokazują wyniki w początku tego roku. Rzeczywiście w grudniu nastąpiło oficjalne otwarcie fabryki. Zbiegło się ono z 15-leciem naszej firmy. Stąd też może tyle rozgłosu na ten temat. Fabryka działa, fabryka została uruchomiona. Wszystkie informacje dotyczące produkcji są podawane w bieżących komunikatach. Jako firma będąca spółką akcyjną notowana na giełdzie papierów wartościowych komunikujemy wszystko w zasadzie, co się dzieje w bieżących komunikatach. Plany na najbliższą przyszłość. Rozbudowa działu sprzedaży eksportowej, rozbudowa działu sprzedaży hurtowej, budowa sprzedaży w oparciu właśnie o nowe technologie. Na naszym stoisku to, co tutaj widać, bardzo, bardzo taki, można powiedzieć, modelowy produkt, to jest nowy produkt Carport Sun Energy. Jest to produkt, który w chwili obecnej oferujemy, rozbudowujemy też dział sprzedaży Smart City właśnie w oparciu o ten modelowy carport. Jest to carport w 100% oparty o konstrukcję aluminiową z modułami szkło-szkło, z możliwościami podświetlenia, z możliwościami wykorzystania ładowarki indukcyjnej, czyli wszystkie technologie, które są możliwe, możemy zastosować w takim carporcie. W Rzeszowie wykonaliśmy około 150 wiat przystankowych. Część z tych wiat to są wiaty, które produkują energię elektryczną, wykorzystują panele szkło-szkło z ogniwami fotowoltaicznymi. Część z tych wiat ma zastosowane klimatyzatory, część z tych wiat ma również podgrzewane szyby po to, aby ludziom, którzy stoją w takich wiatach, mogło być ciepło w zimie.